Witam Państwa. Dzisiaj temat mojego wykładu będzie odbiegał od tych, które Państwo być może w telewizji Świnoujście oglądacie. Będę mówił o pewnym problemie prawnym, o pewnych zmianach, które w najbliższym czasie nastąpią, a które, powiedziałbym, mogą spowodować rewolucyjne zmiany nie tylko w zakresie stosowanego prawa, ale także w kwestii kultury, obyczajowości, pewnej filozofii, nawet powiedziałbym, pewnych stanów prawnych czy sytuacji, które z tym się będą wiązały. Otóż, proszę Państwa, czekają nas w najbliższym czasie zmiany rewolucyjne, bo tak to można to nazwać. Otóż problem, o którym będę mówił, jest problemem, który istnieje w zasadzie od zarania dziejów. To podnoszony wielokrotnie przez wieki, wprowadzane zmiany były niejako od tyłu, prawda, bez rozgłosu. To wszystko niedługo się zmieni, bowiem od roku znana grupa świnoujskich feministek, korzystając z poparcia znanej pani poseł, przygotowała i wnosi, zamierza wnieść do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie prawa rodzinnego oraz o zmianie innych ustaw. W chwili obecnej są zbierane podpisy i sądzę, że Państwo się z tym właśnie, z tymi podpisami, z tym zbieraniem stykacie. Otóż, dlaczego ja wcześniej tego problemu Państwu nie przedstawiłem? Bowiem miałem już ustawę, ale nie miałem uzasadnienia do tej ustawy. Ostatnio, mogę powiedzieć, udało się to uzasadnienie uzyskać. Obszerne, około 400 stron maszynopisu, te właśnie panie, ta grupa pań uzasadnia proponowane zmiany. Otóż stwierdza się w tym uzasadnieniu: od początku istnienia życia na Ziemi, a nawet wcześniej, osobniki płci żeńskiej są dyskryminowane. Nie zachowywane są parytety praw i obowiązków. Proszę Państwa, od początku życia na Ziemi. No, wydaje mi się, że Pan Bóg stworzył Adama na swoje podobieństwo, następnie z jego żebra stworzył Ewę, patrząc na nią, mówi: no, ładna jesteś, ale będziesz się musiała do końca życia malować. Czy to nie dyskryminacja, proszę Państwa? A następnie dał Ewie jabłko, tak zmuszając ją do tego, by to jabłko dała Adamowi. Jabłko zła i grzechu. A następnie potępiano ją za to przez wieki, wygnano z raju. W dalszym okresie, już na ziemi, to Homo erectus kładł ją u wejścia do jaskini, by mu ogrzewała tą jaskinię albo stanowiła przekąskę, prawda, dla dinozaurów. To starożytni Rzymianie mieli ją za źródło, mówię o kobiecie, za źródło przysparzania majątku, narzędzie uciech wszelakich. To jej właśnie w tym starożytnym Rzymie nadano miano instrumentum vocale, narzędzie mówiące. Nie była podmiotem praw, była przedmiotem jedynie. Narzędzie mówiące. W Polsce Piastów zmuszano ją do wielokrotnego zamążpójścia za często kontumeliozę zwłoki zmarłego dla przysporzenia majątku. Brak praw politycznych i praw do określonych zawodów. Lekarza, prawnika, duchownego. To przecież to jest to, z czym się przez wieki kobiety stykały. Dopuszczano wprawdzie kobiety po zmianach społeczno-gospodarczych w 1945 roku, dopuszczano ją do określonych zawodów, była murarką, była traktorzystką, rekordzistką, była dojarką, ale tylko to czyniono ze względów politycznych. Statystycznie, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli tutaj powiedzieć tak, to ta zmiana prawa rodzinnego, do której przejdę za chwilę, do konkretnych, prawda, postanowień, zmian w Konstytucji i Kodeksie Cywilnym. Jak ta sytuacja demograficznie się przedstawia na dzień dzisiejszy? Otóż na te 38 milionów 130 czy 140 tysięcy obywateli naszego kraju, do kobiety do lat 40 stanowią 52% ludności kraju. Czyli na 100
mężczyzn przypada 107 kobiet. W wieku ponad 40 lat na 100 mężczyzn przypada 124 kobiety. Na ponad 65 lat na 100 mężczyzn mamy 165 kobiet, czyli 65 kobiet jest bez partnera, bez możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Tak, proszę Państwa, stwierdzają właśnie panie, dalej w tym uzasadnieniu być nie może. Prowadzone działania w tym kierunku równouprawnienia poprzez Ligę Kobiet, Forum, Uniwersytet na przykład Trzeciego Wieku, Kółka Różańcowe i inne, to tylko, proszę Państwa, półśrodki. Były próby włączenia mężów do tych różnych organizacji. No niektórym to się udało. Czyli równowaga, parytet musi być w każdej dziedzinie zabezpieczony przepisami prawa. W sferze obyczajowej panie zmuszane są do naruszenia prawa w poszukiwaniu partnera męża, oznacza to czyjąś zdradę. Jako osoby w średnim i starszym wieku mają szansę na męża, jedynie na męża z odzysku, czyli ktoś musi na tym stracić, by ktoś inny mógł zyskać. Tak dalej być nie musi, tak dalej być nie może. Przywrócenie równowagi w tym zakresie jest konieczne. W sferze obyczajowej, w sferze pracy, tak jak już mówiłem, nieco się to udało. Sfeminizowano całkowicie Urząd Miasta, Urząd Skarbowy. Ale w sądownictwie, proszę Państwa, należy wprowadzić zmiany, bowiem sędziowie, sędziny orzekający o rozwodach orzekają to bardzo chętnie, dlatego że same pozostają w stanie wolnym, licząc na właśnie tego odzyskanego wolnego człowieka. Po rozwodzie za długi powinien odpowiadać wyłącznie mężczyzna. Należy utworzyć i prowadzić badania nad embrionami. Zwróćcie Państwo, przykładem może być taki film, który chyba oglądacie z przyjemnością, Seksmisja, gdzie następuje i naturalizacja, i pewien chów, że tak powiem, osobników o określonej płci. Niektórzy posłowie poszli nawet dalej. Otóż, proszę Państwa, czytamy tu, że całkowity zakaz tworzenia nowych zarodków poza organizmem kobiety przewiduje projekt grupy posłów, który ma zostać złożony także w Sejmie w niedługim czasie. Posłowie ci proponują też przywrócenie do życia zamrożonych embrionów. Chcemy, aby część embrionów ludzkich, które obecnie znajdują się w stanie głębokiej hibernacji, to jest około 50-60 tysięcy. A gdyby tak stymulować płeć właśnie tych zamrożonych embrionów? Zresztą ta grupa proponuje nawet poddanie adopcji, prawda, tych embrionów. Należy wzmóc także działania, stwierdzają właśnie projektodawczyni, nad unifikacją strojów. No już dzisiaj panowie chodzą w stringach, albo akaleson z rozporkami już nigdzie się nie daje dostać, bo trzeba chodzić w rajstopach. Zrównać należy opłaty u fryzjera dla kobiet i dla mężczyzn. Należy zapewnić parytet w dostępie do takich zawodów jak zbrojarz, jak betoniarz, jak tynkarz, jak dźwigowy, jak obsługa koparek. Zwróćcie Państwo uwagę na tą budowę tego ośrodka Platan. Kogo widzimy tam na rusztowania? Samych chłopów. To tak dalej być nie może. Proszę Państwa, ale przejdźmy teraz do rzeczy, pomijmy dalsze uzasadnienie tego projektu. Jakich zmian prawnych możemy w tym zakresie oczekiwać? Otóż w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej artykuł 18, w artykule 18 czytamy, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod opieką i ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzejewski, profesor, mówi w swojej książce Prawo rodzinne i opiekuńcze, że należałoby tu dodać następny artykuł, czyli zmienić to postanowienie tego artykułu 18. I proponują zatem panie punkt drugi w tymże artykule, że małżeństwo mogą tworzyć związki kobiet, podkreślam, i mężczyzny. I wreszcie jest ustęp trzeci, że związki homoseksualne i związki partnerskie nie stanowiące małżeństwa korzystają z ochrony prawnej jak małżeństwo.
prawo rodzinne i opiekuńcze określi zasady tworzenia takich związków. Wynika to, te zmiany, z artykułu 47 Konstytucji, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz, zwracam uwagę, do decydowania o swoim życiu osobistym. Proszę Państwa, uzasadnienie można znaleźć w wielu źródłach. No, najstarszym takim źródłem jest Stary Testament, gdzie, proszę Państwa, możemy znaleźć bardzo wiele przykładów na to, że jeden mężczyzna ma kilka żon. Kain, syn Adama i Ewy, miał dwie żony, Adę i Sillę na przykład, prawda? Abraham również miał dwie żony, piękną Saraj, prawda, którą w pewnym momencie oddał faraonowi w zamian za owce, woły, prawda, niewolników, wielbłądy i oślice, tak? A następnie Egipcjankę Hagar miał drugą żonę. Nie chcę tu, proszę Państwa, cytować Starego Testamentu, dlatego że ta audycja pójdzie w różnych porach dnia i nie chciałbym tu wprowadzać zamętu w młodych głowach. Otóż, panie czy państwo, zadacie pytanie, przecież to będzie islam. To będą... Nie, proszę pani, nie, proszę państwa, to nie będzie islam. To nie mężczyzna będzie wybierał swoją tą drugą czy trzecią żonę. To ta żona, która już jest w związku, wybierze partnerkę do tego. Otóż nie będzie tak jak w islamie. To ona będzie decydować, a nie on. Proszę Państwa, otóż skąd właśnie takie związki, na jakiej zasadzie takie związki mogą powstać? Otóż mamy tutaj dwie drogi. Jedna to będzie taka przypadkowa droga, prawda? Dotychczasowa sąsiadka, żona zmarłego brata może stać się w tym związku drugą żoną. I wreszcie będzie na zasadzie wyboru sprowadzonego banku danych kobiet zainteresowanych wejściem w taki związek małżeński. Taki bank danych powstaje już w Świnoujściu. Kobiety, które są zainteresowane, mogą do wydawcy tego programu dzwonić, prawda? Trzeba podać swoje dane, imię, nazwisko, stany majątkowe, upodobania i ten bank danych będzie prowadzony. Do prowadzenia tego banku prezydent miasta ogłosi konkurs, prawda, osoby, która będzie chciała to robić, to czynić. Otóż zadacie Państwo pytanie, a skąd środki na tak powiększony związek małżeński? Otóż jest kilka takich czystych i ewidentnych miejsc, z których te środki będą taki związki małżeński czerpać. Otóż co trzy renty emerytury, to nie dwie. Czyli mamy trzy renty, będzie łatwiej żyć. Dwa mieszkania co najmniej, bo zwykle ta wolna kobieta ma również, prawda, mieszkanie. Będzie także... Chcę tu zasygnalizować, tworzony fundusz alimentacyjny przez prezydenta miasta, fundusz wsparcia zwany, środki rada będzie musiała przesunąć z innych celów właśnie na ten cel, prawda? Czyli łatwiej będzie, proszę Państwa, podzielić w takim związku obowiązki w małżeństwie. Jedna osoba sprząta, gotuje, druga kobieta pierze, a nie tak jak do tej pory, ta jedna musi robić wszystko. Będzie, proszę Państwa, w sferze obyczajowej mniej zdrad małżeńskich i pozamałżeńskich związków, bowiem no, będą dwie kobiety, ten mężczyzna nie będzie musiał, prawda, szukać sobie gdzieś tam poza swoim domem. Kumulacja majątku, większe możliwości wyjazdów urlopowych, no bo ktoś będzie mógł zostać na tym mieszkaniu, by go pilnować. Lepsza wspólna pomoc i opieka nad chorymi w domu. Większe możliwości sprostania trudom życia codziennego. Otóż, by nie być gołosłownym, pani zleciły przeprowadzenie badań znanej firmie badawczej w kraju i za granicą. I okazuje się, proszę Państwa, z tych badań, że 95% kobiet samotnych jest zaproponowanymi zmianami. W tym 99% to kobiety w wieku do 40 lat. 60% kobiet badanych oświadcza, że rozważą ten projekt, a 30% z nich jest gotowa na taki związek. Proszę Państwa, trudno pominąć tutaj stanowisko Kościoła katolickiego w tej kwestii. Otóż wstępne takie informacje wskazują, że wychodząc naprzeciw tym zmianom, Kościół rozważa, wystarczy wziąć jeden z tygodników, Kościół rozważa zniesienie celibatu dla księży powyżej 50 roku życia. To w znacznej części poprawi podaż mężczyzn na tym rynku małżeńskim. Przy czym należy zwrócić uwagę, że są to najczęściej mężczyźni w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
No, ten fakt pozwoli również Kościołowi zlikwidować domy dla księży i emerytów i środki stąd właśnie przeznaczyć na tworzone przez księży związki małżeńskie. Generalnie ujmując, Kościół katolicki rozważa także swoje poparcie dla tego projektu, bowiem wyrazi się to przede wszystkim w zwiększeniu się dzietności w Polsce, nad czym przecież wszyscy dzisiaj ubolewamy. Pomijając sprawy celibatu do odrębnego omówienia, zresztą to nie jest problem dla mnie prawny, to te fakty muszą spowodować zmiany w prawie kanonicznym. Zmianom musi ulec przede wszystkim kanon 1095, który mówi o przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego. Tak, wystarczający brak rozeznania rozumu. Ten kanon musi ulec zmianie. Błąd co do przedmiotów małżeństwa. Kanon 1099. Symulacja częściowa, kanon 1152, prawda? I jeszcze wiele innych, o których nie będę tu dziś mówił. Proszę Państwa, powstaje na tym tle szereg bardzo skomplikowanych kwestii. Otóż takimi trudnymi do rozstrzygnięcia, ja o nich zbyt wiele nie powiem, jest to kwestia wspólności majątkowej małżeńskiej i kwestia władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Państwo już to wiecie, współwłasnością małżeńską jest wszystko to, czego małżonkowie dorobili się w okresie trwania małżeństwa, niezależnie od ich przyczyniania się do tego dorobienia. A jak będzie po proponowanych zmianach? Otóż te proponowane zmiany ustawowe przewidują kilka takich wariantów. Po pierwsze, dotychczasowy dorobek małżonków, tego małżeństwa, które już istnieje, za ich jednoczesną zgodą, dopuści do tej współwłasności tą drugą małżonkę. Ale pod pewnym warunkiem, że i ona do tego majątku, do tej wspólności, do tego małżeństwa, wnosząc majątek, dopuści do współwłasności tych dwoje już będących małżonkami. Jest druga możliwość, że małżonkowie i druga żona pozostaną przy swoich majątkach. Będą to ich majątki odrębne, które się nie będą kumulować. Proszę Państwa, no, tu powiedziałbym, dopuszczeni do tej współwłasności innych osób rodzi także pewne problemy spadkowe, bowiem w ten sposób spadkobiercy małżonków tego, nazwijmy, pierwszego małżeństwa będą mogli wnosić pozew o uznanie takiej decyzji za nieważną. Proszę Państwa, jest jeszcze wiele spraw, wiele problemów, które są do rozwiązania. Ja w tym swoim wystąpieniu, ponieważ jest kwestia rozwodów takich małżeństw, pan redaktor daje mi tu, prawda, już sygnał, że powinienem już dawno zakończyć i zatem ja będę chciał to zrobić. Powiedziałbym tak, kochane pani, im więcej feminizmu w waszym życiu, tym mniej kobiecości. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję Państwu.